the million warriors. I bring the end of days. I am the Scourge of Gaul. And I will watch your world burn. Witam was serdecznie. Ponownie w Attilii, cesarstwo. Cesarstwo zachodnio-rzymskie, tak. Mi się wszystko zupełnie, słuchajcie, Majta. Słuchajcie, jest rok 400, a więc 5 lat po początku, jaki mieliśmy. Troszkę czasu już minęło, że chodzi o tą grę. Gram na wysokim i muszę wam powiedzieć, że chciałem wam w ogóle teraz pokazać, jak wygląda moja sytuacja po tych 5 latach. I jak to wszystko, słuchajcie, wygląda. W ogóle brakło mi słów, niesłychane. Dobra, słuchajcie, ale może zacznijmy od podstawy, a więc przegląd mapy, słuchajcie, strategicznej. Może najpierw właściciel frakcji, co to jest w ogóle? Dobra. A czyje to jest? Brytowie, nie moje. Takie kurwa kolory podobne. Dobra, słuchajcie, jak mówiłem w pierwszym odcinku, trzeba z czegoś zrezygnować, żeby jakoś to wszystko, słuchajcie, funkcjonowało. Na dzień dzisiejszy, słuchajcie, mapa wygląda mniej więcej tak. Cesarstwo w ogóle wschodnio-rzymskie, to już tam, kurwa, już lekka kaszana, że tak powiem. To w ogóle cały ten tutaj Bliski Wschód jest praktycznie już w ogóle zajęty. Tutaj jakie ziemie mieli, już całkowicie przepadły na rzecz Kartilia, co to w ogóle dla mnie, jestem w wielkim szoku. No i oczywiście narodziła się Macedonia i tutaj Macedonia jest takim głównym rywalem, jeżeli chodzi i wrogiem, jeżeli chodzi o Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie. A zajmijmy się może naszym cesarstwem, a więc Zachodnio-Rzymskim. Ja całkowicie poddałem tą część Wielkiej Brytanii, w ogóle się z niej, że powiem, wyprowadziłem. Tak samo parę tutaj ziem też na wschodzie, na zachodzie Europy też tutaj, słuchajcie, oddałem. Zostawiłem sobie te ziemie, które są dla mnie tak naprawdę najbardziej wartościowe, a więc ten właśnie tutaj całe te Włochy, Hiszpanię, no i tutaj część Francji, oczywiście dzisiejszej Francji. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o północną część Afryki, tutaj sytuacja jest zupełnie troszeczkę taka inna, odmienna. Na samym początku te zaatakowali mnie Getulia i Getulia tutaj posiada te tutaj rejony. Teraz z nimi żyję w jakiejś tam komitywie, a więc jakichś problemów z nimi nie mam. Zostawiłem sobie tylko i wyłącznie tutaj region, prowincję Afryka. Prowincję Afryka i tu zostawiłem sobie prowincję Mauretania, ale tylko jeżeli chodzi o region Tingis. Tutaj więcej, że tak powiem, na razie nie zdziała. Tym bardziej, że Tingis ma drewno, a więc drewno bardzo się przydaje i warto te drewno, słuchajcie, mieć. Też warto w ogóle zwrócić uwagę na surowce, jakie my mamy, jakie są pod naszą, że tak powiem, kuraterom. Czy jakoś tak. Bo też dzięki tymi będziemy mogli budować po prostu lepsze budynki, rozwijać. I mi też przy okazji po prostu mieć lepsze jednostki wojenne. Tak to tutaj mniej więcej wygląda. Teraz może przejdźmy do zakładki status dyplomatyczny. Też tutaj się pozmieniało i to bardzo dużo. Tutaj one były przeciwko całkowicie mnie. Getulia teraz widzimy są neutralnym. A tutaj jeżeli chodzi o północ Afryki mam całkowity spokój, przynajmniej na razie. Zobaczymy jak to będzie później. Moimi sojusznikami jedynymi to jest oczywiście Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie. Już wiele razy miałem w ogóle zrezygnować z tego sojuszu, ale stwierdziłem, że nie, kurwa, wierność cesarstwu, słuchajcie, musi być, a więc nie. No i takim moim sojusznikiem są Bytowie, którzy tutaj są właśnie na południu
południowym zachodzie, tak można powiedzieć, Wielkiej Brytanii i tutaj też z nimi. I też tutaj, słuchajcie, z nimi mam sojusz. Tak, moim tutaj, że tak powiem, największym wrogiem właśnie są Longobardowie. Longobardowie, tak. No i tutaj ci nieszczęśni Sasi, Ebdani, a to są... Nie, też Ebdani, tak? Ebdani, Piktowie, no i Ebdani, tutaj nikt więcej. I to tak powiem, że z nimi mam największe problemy, oni tutaj cały czas mnie jakoś atakują, wjeżdżają mi tutaj gdzieś od tyłu i tak dalej, i tak dalej. Choć to naprawdę największym problemem, słuchajcie, w Cesarstwie Zachodnio-Rzymskim, w takiej wielkiej metropolii, jaką właśnie jest Cesarstwo Rzymskie, są bunty. I to z nimi też teraz właśnie przejdziemy za chwilkę. Tutaj jeszcze nastawienie wobec gracza. Pozytywne, jak widzimy, tutaj też jest tak lekko zielono, a więc tu mówię, to jest tak, wcale nie jest tak najgorzej. No i negatywne, to tutaj sami też widzicie, jak to wszystko wygląda. Bogactwo regionu. No i tutaj właśnie, jak mówiłem wam wcześniej, najbardziej bogate, że tak powiem, regiony, które przynoszą największe fundusze, na które później możemy zainwestować, czy to wojsko, czy też nowe budynki, rozwijać nasze regiony, to są właśnie te trzy rejony. To jest właśnie ta Afryka, Kartaginia i tutaj Liguria. I to są te trzy, słuchajcie, regiony, których absolutnie powinniśmy pilnować po prostu jak oka w głowie. A to później wam dokładnie pokażę, ile one przynoszą w ogóle zysku. To jest po prostu, to są wielkie, wielkie, wielkie pieniądze, jeśli chodzi o tą grę. A więc tak to mniej więcej wygląda. I słuchajcie, ład publiczny. No sami widzicie, po 5 latach jeszcze z tym ładem nie jest do końca tak, jak być powinno. Największe właśnie mam problemy tutaj właśnie w tych rejonach, w tym całym regionie, no i też Afryka, tak, ale tutaj mamy jednostki, tutaj mamy Legio, 3 Augusta, ale on tam, kurwa, pilnuje, słuchajcie, tego porządku, tak, to się nazywa Quintus Aurelius Symmachus, taki, kurwa, wiecie, nie? Taki koleś, który tam wszystko, kurwa, ma pieczę nad Afryką, jakieś bunty dochodzą, od razu on je tam, kurwa, likwiduje i jest okej. A więc tutaj mam największy problem, tym bardziej, że moim największym problemem jest to, że jeszcze nie mam tyle, znaczy mam dużo tych jednostek, natomiast, znaczy czy dużo, to już zbawiam, ale ogólnie, słuchajcie, bardziej trzymam je wszystkie tutaj, bardziej w tych rejonach, na północy mojego cesarstwa, bo tutaj mam największe, zawsze mam ataki, natomiast, no mówię, teraz tutaj właśnie atakują mnie Piktowie z morza i Galia też tutaj. Mnie męczą cały czas. Ja też tutaj muszę mieć jakieś siły. Tutaj właśnie mam 2-3 jednostki, które staram się zawsze, żeby one tam były, żeby tam pilnowały tego pokoju. Natomiast mówię, najgorszym problemem są właśnie te bunty, bo przez te bunty już wiele regionów straciłem. Później musiałem je na nowo odbijać, a przy tym automatycznie też i niszczą się budynki, ponieważ trzeba było wydawać pieniądze na naprawę tych budynków, na kolejny rozwój i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby tych buntów, jeżeli nawet są te bunty, żeby szybko po prostu je, tych, kurwa, buntowników skilling, kurwa, masakrować, nie? Tak to mniej więcej wygląda. Ale też się cieszę z tego powodu, że tutaj te regiony, które są dla mnie bardzo ważne, już mają, słuchajcie, ład publiczny w miarę normalny. No mówię, tylko ta Afryka tutaj jeszcze mi została i region Kartagio. Przejdźmy może dalej, co tu jeszcze jest, rozwój regionu, no to tak jak mówiłem wcześniej, słuchajcie, to jest również bardzo, bardzo istotne, zawsze trzeba patrzeć raz na jakiś czas na tą właśnie mapę strategiczną, zobaczyć, jak to tutaj wszystko mniej więcej, słuchajcie, wygląda, żeby też wiedzieć, w jakie tam rzeczy, słuchajcie, inwestować, a to zaraz chwilę wam dokładnie pokażę, jak ja to robię. A więc mówię, no te regiony są po prostu, no, obfite i jeżeli chodzi o sam rozwój, im rozwój jest wyższy, słuchajcie, tym i pieniądze są bardzo, bardzo, bardzo duże. Tutaj bardzo ta Kartaginia idzie mi do góry, a więc to jest taki mój plus. Higiena, słuchajcie, higiena. Im bardziej zielona, tym jest większa higiena. No tutaj niestety w tych regionach jeszcze mam ten z tym problem, ale mówię, to potrzeba naprawdę dużo, dużo, dużo czasu i dużo, dużo pieniędzy, żeby tą higienę w tych niektórych prowincjach po prostu poprawić.
imigranci, żywność. No też nie jest, słuchajcie, najlepiej. No ale to mówię, no to jest naprawdę, to jest męka, ale taka męka, że zanim nadusimy kolejna tura, to musimy wszystko ładnie przejrzeć, zobaczyć, co da się zbudować, co w ogóle zbudować, może z czegoś zrezygnować, żeby to wszystko jakoś miało ręce, nogi. Bo też trzeba, słuchajcie, pamiętać, że jeżeli w danym regionie jest żywność, tak, jest na plusie, to mamy z tego regionu też i większe podatki. Im jest dużo minusów, jak higiena, jak brak żywności, tym podatki też, słuchajcie, spadają. A więc też musimy, słuchajcie, tego pilnować. No ale tego nie da się zrobić, słuchajcie, za jednym razem, prawda? Na całe szczęście tutaj, jeżeli chodzi o żywność i urodzaj, mam dość spory. Tutaj te regiony północnych Włoch, wschodnich Włoch, tutaj Francja Południowa i Hiszpania Zachodnia, też tutaj tego jest od groma. No i na całe szczęście też Afryka Północna jest, że tak powiem, ma urodzaj. Tutaj nie, tutaj też nie. No i teraz, słuchajcie, wojska. Te białe to są nasi, że tak powiem, neutralni. Czerwono wrogowie, żółci to my. Na razie mam ile? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pełnych, kurwa, komandosów. I jakoś sobie staram sobie jakoś tam z nimi, słuchajcie, poradzić. Ale wróćmy może do mapy normalnej. Tak to tutaj, słuchajcie, mniej więcej u mnie wygląda. Jeżeli chodzi o jednostki, to są te regiony, które tak naprawdę przeznaczam tak stricte na rozwój militarny i staram się, żeby to wszystko jakoś, słuchajcie, miało ręce i nogi. Te właśnie tutaj, to się nazywają, co? Plac gromadzeń. To też chciałem właśnie, żeby to wszystko wszędzie w danym regionie, żeby było poświęcić po prostu jeden region na militaria, przynajmniej ja tak robię, żeby jeżeli budujemy nowe jednostki, żeby nie bawić się, że musimy iść do innego regionu, do innej prowincji, kurwa, żeby zbudować jakąś fajną konnicę, żeby to wszystko ogólnie po prostu było w jednej prowincji. I tak po prostu jest najwygodniej, najłatwiej i najprościej. I teraz nawet możecie zobaczyć sobie, o, mam dochód 3870. Korupcja po prostu, kurwa, sięga zenitu. To jest mniej więcej tak jak te czasy nasze, XXI wiek, nie? Korupcja jest wszędzie. I tutaj sami widzicie, o, na przykład niedobór żywności powoduje, że ład publiczny jest mniejszy, bogactwo minus 10 ze wszystkich budynków, każdy region prowincji. A więc ta żywność naprawdę jest bardzo istotna, bardzo ważna. Jest bardzo ważna. Co tu jeszcze wam chciałem pokazać? Aha, jak ja to wszystko, słuchajcie, tutaj robię. A więc jeżeli mam fundusze, a mam ich tam troszeczkę, 22 tysiące, i chcę rozbudowywać, w pierwszej kolejności, słuchajcie, robię te regiony, które mają najwięcej pieniążków. I tylko w tych te regiony są w pierwszej kolejności do rozbudowy. W późniejszej kolejności, słuchajcie, ja jadę tam, gdzie po prostu jest spadek ładu publicznego, żeby go przynajmniej postarać się w jakikolwiek sposób zahamować, ewentualnie też podwyższyć. Jeszcze nie jest, słuchajcie, u mnie taka źle. A więc tutaj jeszcze jakaś, o, gruźlica, kurwa. Ja pierdolę, gruźlica, niesłychane. Tutaj mam swoje siły militarne. Dobra, co tutaj jest? Frakcje, dobra, chuj z tym, nieważne. Tutaj, jak widzicie, się szykują na mnie. Świnie jedne, potworne. Ale tu już, kurwa... Tak jest. Gracjan Priscus już napierdala, kurwa, swoim skuterem i tutaj właśnie będzie niedługo ich atakował. Fakt jest taki, że jeżeli wypływacie swoją jednostką, na przykład bym sobie wziął o taką jednostkę moją, wypuścił ją w morze, jest pełna, 20 na 20, i zaatakowaliby mnie flota zrobionych właśnie stricte okrętów wojennych, to tutaj po prostu nie ma najmniejszych szans, po prostu padam, tonę i chuj, nie ma. A więc bardzo taką jedną flotę mam. Tym bardziej ta flota jest mi, słuchajcie, potrzebna, bo niestety tutaj mam dość dużo wrogów. Chciałem też w przyszłości tu zablokować sobie po prostu ten kanał, żeby po prostu do mnie tutaj nie wpływali
Wiesz, tutaj jeszcze na moje nieszczęście, tutaj jeszcze mam tych wrogów, jeszcze mogą mi stąd tutaj wypierdzielić i będę miał wtedy pozamiatane. Pozamiatane. Właśnie, pozamiatane. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o moje dyplomację, to nie. O technologię, technologia. Jestem niestety na takim małym, słuchajcie, etapie, że po prostu muszę, tutaj jeszcze jest wiele, wiele przede mną, naprawdę wiele przede mną jest, ale staram się zawsze to, żeby to wszystko było równomierne, a więc wojsko i technologia cywilna, żeby szła w parze. Niektórzy robią tak, że najpierw cywilna, później wojskowa, lecz to tak właśnie, tak do końca tak nie jest, nie jest dobre, słuchajcie. I co? I pokażę jeszcze wam moją frakcję, mój ród. To jest, słuchajcie, moja, tak powiem, rodzina. Znaczy, moja, nie mogę. O chuj, nie mogę. Nie mogę. Dobra, słuchajcie, kontrolę tracę. Siła też jest coraz mniejsza. Poczucie wspólnoty jest mniejsze o minus 1. I wysokość podatków minus 2% frakcyjne. Władza też nie jest wcale taka najlepsza. Moim tutaj ogólnie królem jest Flavius Honorius Augustus, jego że tak powiem, jego następcą jest Flavius Stilicho, a więc jego po prostu brat. On ma 46, on ma 21, a więc ten młodszy. Teraz jestem całym królem królów. I mam nadzieję, że tutaj ten zaraz tutaj niedługo mi kipnie i będę mógł namianować kogoś innego z jakichś moich tutaj synów, czy adoptowanych synów, bo też taką adopcję się tutaj, słuchajcie, można robić. To też powoduje, że nasza siła i kontrola też, i władza wzrasta. Wzrasta przede wszystkim to, w zależności ile mamy tego wpływu. Im więcej wpływu w naszej tutaj strukturze rodzinnej, tym też wszystko idzie nam do góry. Też oczywiście trzeba dbać o innych patrycjuszy. A to mówię, to już jest temat zupełnie na inną część. Tutaj to bym, kurwa, mógł gadać i ględzić. Tu jeszcze parę regionów nie mam, gubernatorów niestety mieć nie mogę, mam 6 na 6, a więc tutaj jeszcze muszę, słuchajcie, chwilę poczekać. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi właśnie tutaj o Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie w 14 roku naszej już ery. Ja się postaram wam jeszcze nakręcić jeden odcinek, tak 405, a później już normalnie, słuchajcie, ewentualnie, gdy filmy będą się cieszyły jakąś tam popularnością, pokazywać wam bardziej szczegółowo. Nie wiem, jak gram, tam coś buduję, chuj wie co, nie wiem co. Muszę się to obmyśleć i pomyśleć. No i tyle, słuchajcie. Pozdrawiam was serdecznie. Piszcie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, publikujcie, róbcie wszystko, żeby moje, że tak powiem, statystyki szły w górę. Będę się bardzo cieszył. A więc co? Do zobaczenia. Do usłyszenia na moim kanale. Pozdrawiam.